Suzuki DL1000, rocznik 2014, więc ten już po lifcie, by można powiedzieć, bo i z zawieszeniem odwróconym. No i z tą lampą taką właśnie, no i z lampą żarówki powymieniać. I tak, świeży zakup, cóż będę działał przy nim? Przeglądzik do sprawdzenia zaworki, płyny, filtry, te sprawy, świece i tak dalej. Także już, jak można zauważyć, miseczka jest, olej spuszczony. Więc zaraz się tam dobiorę. Też będzie modyfikacja sterownika, zobaczymy, ile on tam pozwoli. Jakieś tam zapłony i te sprawy na pierwszych biegach do zmiany. Pierwszych trzech lub dwóch, zależy, bo czasem to tak jest też po dwie grupy biegów. Ale to się sprawdzi, tak jak mówię, troszkę tam można wiatraczek obniżyć, żeby miał troszkę lżej sprzęt, parę stopni. Więc co? A jeszcze tutaj guziczek nie działa do podpięcia manetki grzane, bo są, ale nie działają. Ten guzik nie działa, ale on jakiś taki jakby wylewiony troszkę. Także też tam by trzeba zaglądnąć. Manetki się nie kręcą. Nie kręcą się. Grzane, założone. Często się lubią tak obkręcać. O ten klej, co tam jest, to gówno warta, że tak powiem. Który jest w zestawie. Więc co, kanapę ściągam. Boczki. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie bez gmoli. Bez ściągania gmoli, a najwyżej się troszkę do mnie poluzuje i dobieram się pierwsze co do zaworków, bo to wiadomo, tam najwięcej grzebania przy tym, jeśli by była konieczna poprawa, no i najwięcej rozkręcania, aby się do tego dostać. Z przodu chłodnica do ściągnięcia. Dokładnie tak. Więc chwilkę to potrwa. Czarny sprzęt, praktycznie go w kamerze nie widać. Jakby światła pogasić, to ciemno. Dobra, rozkręcam i patrzymy, co tam siedzi wewnątrz. Troszkę się zmienił, a się prezentują te rury złote. Jak prawdziwy motocykl adventure'owy. Złote rury i złote felgi. Porozbierane, jak widać. Jedynie tył jest ten zaworek, jeden do poprawy. Dwudziestka tak wchodzi. Kurwa, silikonu to poszło grubo. Wchodzi, ale z takim lekkim oporem. Pójdzie to w paluchu. O, proszę. Takie siuwaksy. No ale to niestety tak trzeba. Może nie aż tyle, ale... No ale... Dobrze jest. O, no to miałeś mówić o zaworach, a zacznie silikony drapać teraz. To się oczyści. No więc ten jeden zaworek do poprawy będzie. Wałeczek z powrotem, mostek z powrotem. No i co? Później takie tematy właśnie jak podpięcie tych manetek, ale to tam nie problem. I co? I te zegary, ten guzik tutaj. Mówiłem o nim? Mówiłem. Chyba trzeba będzie go coś tam usiłować koło niego zrobić. Dobra, wymieniam płyteczkę, zakręcam mostek. Już to sobie wymyję, wyczyszczę wszystko do składania, ale składanie będzie dopiero za dni kilka. Proszę, jaki odprężnik elegancki. Taka to maszyna. Coś tam pokażę po drodze później. Chłopie, coś ty zrobił. Zegary wyciągnięte. W jakim celu? No, w jakim celu? W celu naprawy guziczka. Tego tutaj. I co było problemem? Sekundę, bo mi rąk brak. Tutaj mamy ten guziczek. A gdzie się opierał? Widać, gdzie się opierał, gdzie powinien być? Ktoś sobie nie trafił troszkę. Ten właśnie oto element. A to chyba nawet na nim widać, że gnił tu z boku. Obok. O, może tak. Dobra. To teraz zobaczmy, czy mi się udało to zregenerować. Czyli montuję obudowę tego. Tak jak była. A przynajmniej tak jak być powinna. Tylko tym razem sobie spróbuję trafić. Rozkręcane było w związku z tym, kurwa, jakieś tu były korekty liczników. Słychać dźwięk? A to jest dźwięk czego? Dźwięk pieniądza. Dźwięk guziczka, włącznika, którego wcześniej nie było. Dobra, poskręcać i naprawione. No takie to tematy, czasem trzeba troszkę zielonych płytek porozkręcać. Towar doszedł, więc można poskładać obydwie pokrywy jako pierwsze, później ten licznik, który tam jest rozebrany, a dlatego pierwsze, bo no, puknie życie, żeby to wyschło wszystko tak, jak powinno być.
No tutaj wiele nie mam, jest szansa, żeby były szczelne i bez masy, ale ponieważ uszczelki są nowe, tutaj pod świecę i tutaj pod pokrywy, jak i filterek. Ale lepiej, niech to sobie wyschnie, żeby tam później nie szukać problemów. Później jeszcze co, odpalenie, synchronizację, tutaj sterownik siedzi, bo i sterownik też, a tu pod bezpiecznikami. Troszkę go tak schowali. O, wyjdzie. Więc to też. No ale najważniejsze na razie. Poskładać, zalać płynem. Olejem zalać olej. Olej jak olej. Filterek oleju też będzie oryginał. Lecimy z tematem. Z grubsza powinno być wszystko podpięte. Odpalam. Rozgrzewam. Synchronizacja, sprawdzenie obrotów. No, jeszcze ten sterownik, cholera. No ale dobra, to może być później. Na razie sobie odpalę, to akurat już będzie to z głowy. Olej zalany. To będzie z głowy, to sobie tam przestygnie w tym czasie. No, może i tak być. Troszkę naokoło, no ale... Pompka się odezwała, jest dobrze. Podejdźmy do sprzęgła. Ej, guzik. Błędy świecą, one tam pogasną w swoim czasie. Niech chodzi rozgrzewka i wracam za chwilę. Taka różnica także spora. Czy działa wyświetlacz? Czy działa wyświetlacz? Wszystko przedzięki wygenerowane. Co? Więc było sprawdzane, działa. Wyrównanie podciśnień. Ale to może zróbmy na żywe, tylko znajdę śrubokręt mój ulubiony. Albo nie znajdę. A gdzie bym ja go dał? A jest. Więc zróbmy na żywo, co my tu mamy. Gdzież mamy te śruby? A no tu. Jest. Kręćmy, będą jakieś zmiany. W tą stronę, czy nie w tą? Zaraz będziemy widzieć. Z racji, że mi przez chwilę brakło rąk, ale widzę, coś mi tu jeszcze troszkę podskakuje. Lecz nie jest najgorzej. Lekkie jeszcze korekty. No i niech tak zostanie. Lekko tam czasem wachnie sobie, ale to tam tyle to nic. Dobra, teraz co? Poczekaj, że ustygnie. Też nie głupi pomysł. Dobra, jak widać, podpięte wszystko. TPS, ten, który mamy pod linką gazu, 0,925. Jakie powinno być napięcie? Jeszcze nie wiem. Coś mi się wydaje, że tutaj coś znajdę. No miejmy nadzieję. Jest jeden, drugi. Kurwa. Jeden, drugi. Trzeci. No myślę, że coś z tego dobiorę. Jeśli chodzi o te roczniki, ponieważ od tych starszych pewnie będą się różnić wskazania. Co do błędów. No błędów jest sporo, ale wszystkie pomarańczowe, także stare. To kasujemy od razu. A temat taki, że no jak coś tam było odpięte, to złapał jakiegoś błęda. Wielbłąda. Później sobie jeszcze sprawdzę. No, jest na zielono, czyli skasowane. Później jeszcze sobie ruszę przepustnicami tymi drugimi, bo tu mamy drugi TPS. Ten. Od dodatkowej pary przepustnic. Tutaj dobrze, bo puszka założona, wszystko na wierzchu, nie trzeba tam kombinować, podwadzać, celować, ściągać tych przepustnic i tak dalej. Także mamy jakąś reakcję w ogóle? Mamy. Gazem sobie kręcę. Także ustawię te przepustnice. Aż przepustnice, te TPS-y. No i składam bak plastiki i gotowe. Sterownika nie będzie. Dzwoniłem do właściciela z wyceną. Nie robimy sterownika. Jak najbardziej rozumiem. Przez to właśnie dzwoniłem. Dopytać co i jak. Dobra, działam z tematem. Piękna wiosna, ale tylko dziś.
No gotowy, jak słychać. Pyka sobie już jakiś czas. Wentylator się włączył. Ładowanie komputera tutaj, który ma jakieś tam 13,8. Benzynę mu dalałem, bo mu tam spuściłem trochę po swojemu, nie? Bo zbiornik był niemal pełny i trochę to ciężkie. Więc co? Napędzik wymieniony, tam chyba pokazywałem. Aset, wszystko ustawione. Udałoby się na mylinie przejechać, troszkę tutaj brudu. No ja się nie przejadę raczej. No co? Co bym jeszcze zalecał zrobić? Płyn hamulcowy i sprzęgło. Właściciel nie chciał, osobiście bym zrobił. O ile hamulcowy wygląda na świeży, to tak sprzęgło niespecjalnie. Ogarnięte, można powiedzieć. No co tu więcej tematu drążyć? Coś tam się wepnie następnego. A pokażę może z Afryką, jaką jest problem jeden. Znaczy nawet z dwoma. Jedna ma taki, że ma tapcia z przodu, postała kilka dni. A druga, jak się jedzie, to czepie kierownicą. Dosłownie to nie kierownicą, a całym przodem. Wstępnie się przejechałem i wygląda na to, że w tym miejscu wybuliło oponę. Tu jest zaznaczone kredą i tu ten kawałek. Ale to ściągnę z motocykla, no, z tego by inaczej. Nowa rzadka się wrzuci, się pokręci, bo tak jadąc, rastające i patrząc na przednie koło, no, razem można na zakręcie prosto pojechać. No więc co? Suzuki gaszę. Niech się nie grzeje. I właściciel gdzieś zabiera z tego, co dzwonił. Jestem jak najbardziej za tym.